nikomu nie zawinił, nie zadzierał z gangsterami, nie był alkoholikiem, nie szprycował się dragami. Był jednym z najlepszych na uniwersytecie, żył między nami w naszym chorym świecie. Student matematyki, brutalnie zamordowany, roztrzaskana czaszka baseballami przez dwóch małoletnich skurwysynów, na pewno świadomych swojego czynu. To było w Krakowie, w mojej dzielnicy, pod górze, w niebezpiecznej okolicy. A gdzie była policja? Nasi stróże prawa, patrol uliczny, przecież zmrok zapadał. Pewnie dwie ulice dalej, nieubłaganie wciskali komuś mandat za złe parkowanie. Ofiarą strzału wpada, przyjechał do stolicy zrealizować marzenia. Zamaskowany pojeb, bez zastanowienia zastrzelił chłopaka, bo był świadkiem napadu na głupi kantor. Czy naprawdę było warto, czy był jakiś sens odbierać mu życie? Zastanówcie się, co wy kurwa robicie! Wystrzelajcie się nawzajem, roztrzaskajcie sobie łby, pierdoleni psychopaci. Dlaczego my? Dlaczego nie możemy żyć spokojnie? Strach wyjść na ulicę jak na jakiejś wojnie. A policję tak naprawdę to gówno obchodzi. Coraz częściej mordercami są ludzie młodzi. Ale jaki policja przykład im daje, kiedy na przesłuchaniu koleś kulkę w łeb dostaje od pijanego policjanta? Wszyscy przejrzyjcie na oczy, powiedzcie, jak mogliśmy tak bardzo się stoczyć. Czy nikogo nie męczy jego własne sumienie? Totalna znieczulica na ludzkie cierpienie. Jak mawia Leroy, sztuką jest żyć, a prawdziwym arcydziełem żyć i nie zejść na psy. To mądra myśl, bardzo mądre słowa. Niech każdy z nas je w pamięci zachowa. Pomyśl o tym, nim pociągniesz za spód. Wystrzelajcie się nawzajem, roztrzaskajcie sobie łby, pierdoleni psychopaci. Dlaczego my? Dlaczego nie możemy żyć spokojnie? Strach wyjść na ulicę jak na jakiejś wojnie. A policję tak naprawdę to gówno.